fuck. Ale jazda. Czy chodzi o ten? Ten. Nie to. Gdzie on jest? Leży? No to wygląda. Nie zauważyłem, kiedy padł. No te skądasz, puto! Dalej! No ci dam puto. Zapis rozmowy. Miałeś przekazać kasę i przeprosić za to, że musiałeś, że złamałeś mu nos. Tylko tyle. Typ mi się zaczął śmieć w twarz. Wyzywać mnie od kury na smyczy i dlatego go zabiłeś? Prowokował mnie. On był z Six Streetów, zjebie. Będą przy ciebie kłopoty, a my nie mamy czasu na wojenki. Nie teraz, jebać, mało razy się napierdalaliśmy, ty nic nie rozumiesz. On był od nowych Six Streetów w kretynie, kurwa. Myślisz, że Pablo ci teraz odpuści, kurwa, pogadaj z nim, wstaw się za mną, proszę, spróbuję sieć, kurwa, w domu i nie wychodź. Co my tu mamy? Nie mordy, kurwa, mieliście wyczyścić auto po ostatniej akcji. Pytałem, czy patrzyliście na podsiedzenia, tak? No pytałem, kurwa, i mówiliście mi, że tak posprzątacie wszystko, że śladu nie będzie. Więc teraz powiem wam, że ślad jest. Spojrzałem wczoraj pod siedzenie i wiecie, co tam znalazłem? Kawałki jebanego mózgu. Nie wiem, jak według was, ale według mnie kawałki jebanego mózgu znajdowane pod siedzeniem to zaprzeczenie jebanego słowa wyczyszczone.
chcemy go złapać na drodze, że nim rutynowa kontrola, stary, nie bardzo mogę, nie wolno nam jeździć tymi wozami Miltechu, nie wolno nam ich ruszać, dobrze ci zapłacę, staniemy tylko na nim na drodze. Frajer będzie myślał, że jesteśmy z Miltechu, wyciągniemy go do auta, załatwimy i wieczorem odstawię samochód, dobra. Ale wieczorem ma stać cieściutki w warsztacie, mordo, czy ja kiedyś zawiodłem, po prostu zapłać i odstaw, prosta sprawa. Ostatnie ostrzeżenie. Wiem, jak potraktowaliście nomadów. Tak się nie robi. Możecie to jeszcze naprawić. Dobrze, chłopcze, zagramy inaczej. Idzie młody, stary, obwisły fiucie, więc wiesz, jebać cię. BD, BD, 5-5 BD. Fuck. 5-5 BD, nie 5-5-1 CBD. A, jest jeszcze tutaj jedna. Torton, to nie. Po co wam to auto? Lubimy, kurwa, korporacyjny sznyt. A tak serio? Kto chroni granicę? No, Miltech. To już sam połącz kropki. Jak ja byłem z rodziną, to umawialiśmy się na swoim terenie. Myślisz, że na to nie wpadliśmy? Nie dali nam wyjścia. Najpierw przyjechaliśmy obejrzeć sam towar. Transakcje mieliśmy zamknąć następnego dnia. Ale... No, śledzili nas aż do miejsca, gdzie schowaliśmy kasę. Dobra, nie ma co rozpamiętywać. Dzięki za pomoc, zwijam się. Na razie. Pięknie, Vi. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Nomadzi dziękują za pomoc. Zamykam kontrakt. Co mamy tutaj? Następne punkty. To tym razem zdolności techniczne pójdziemy. Chociaż to budowę ciała mogłem sobie rozwijać dalej, ale cóż. Coś tu jest ciekawego. Dobra. Teraz mapka. Co my tu mamy?
Zadanie poboczne, dużo tych zadań. Tu też zadanie poboczne. Może byśmy czyścili najpierw od tej strony i w górę szli. Będziemy czyścić mapkę. Tu co? Jest pasaż, w którym ludzie przepadają bez śladu. Zajrzyj tam i ustal, o co chodzi. Tylko sam nie zniknij. Cyberpsychopata. Nie reaguje, brak pulsu. Postrzelony kulami dużego kalibru. Prawdopodobnie z wieżyczki. Przejście podziemne obok gim znika bezdomnie. Może chodzić o działalność animalców albo wodobójstw, ale naoczny świadek opisał także wyjątkowo brutalny i chaotyczny. Poza tym napastnik działa sam. Brama. Czyżbym miał tutaj kogoś znaleźć? Co to, dron? Co to jest? Fuck. Dostał czy nie dostał?
jesteś w gównie po uszy. Leży. Przeszukaj okolice, aby zebrać informacje. A ta już jest chyba moja. Dobra, dolce. Nie za bardzo wiem, dlaczego jest zrobione tak w tej grze, że najpierw te śmieci są zbierane, a dopiero później istotne rzeczy. Dobra, przeszukajmy teraz coś, ale najpierw się włamiemy. Co to jest to? Można otworzyć? Nie. Wiadomości. Siedzę w gównie po uszy. Stary kurwa, ale zjebałem. Chciałem wysmażyć tego kolesia, którego wynająłem, bo nie będę zostawiał świadków, ani tym bardziej mu płacił tej chorej ceny, którą podyktował, tylko że ten chuj miał obronne wszczepy i nic mu się nie stało. Spierdolił mi. Za to do mnie się przyjebał Netwatch. Ledwo mi się udało spilić z sieci, zanim mnie wysmażyli. Kurwa, co za spierdolina. Siedzę w mojej noży w przejściu i kurwa łażę po ścianach. Widzę coraz więcej kosiarzy i nie wiem, czy oni tu są naprawdę, czy nie. Weź coś porać, stary. Zlecę robotę. Witam. Słyszałem od mojego, że... od znajomego, że zajmuje się rekonesansem i oceną ryzyka. Interesuje mnie Grand Imperium Malo. Mogę liczyć na współpracę? No i podał ci moją stawkę. Jak podał, to możesz przez dwa, bo to Jim. Kurwa droga, ale okej, niech ci będzie. Jestem tu, jestem u ciebie jutro z samego rana. No i to by było chyba na tyle. Do rodziny. Rodzina Jones. Tylko to zmienić, jest rodzina Jones. Tutaj. Czerwony fikser, czy to prawo, to chyba to. Mówił przyjąć się, zatrudnił najemnika, a potem próbował go wypalić. Przez to sam się odsunił przed tym tłoczem, zabiłem go. Naprawdę musiałeś zabijać. Myślałem, że mamy jasność w tej kwestii. A, to jednego ubiłem, tak? Aha. Dobra, czyli teraz gdzie lecimy? Lecimy teraz tu. Całkiem niedaleko. A, tylko że w drugą stronę. Cholera. Nie, no co jest, kurde. A tutaj samochód nie przyjedzie.
to, to przyjedzie. Myślisz, że sam ci nie wpierdolę? No tu żadnych schodków nie ma. No dobra. Żołnierz właśnie otworzył ogień do przechodniów na molo. Jeżeli ci się uda, nie zabijaj go. Tylko obezwładnij, a ja przyślę po niego ludzi. Zaraz dostaniesz więcej szczegółów. I powodzenia, Vi. Tam. Znajdź super psychopatę na molo. Jest ubrany w wojskowy uniform, więc może to weteran z PTSD, tylko po co się tak wystroił? Czuł, że nadchodzi atak i chciał się dobrze prezentować? Coś tu nie, się nie zgadza. Co tu jest? Wygląda na ofiarę strzelaniny z niewielkiej odległości, podzierowione kulami z wojskowej strzelby wystrzelanymi z niewielkiej odległości. Mierzono na śmierć przez samochód, wygląda na pierwszą ofiarę strzelaniny. I gdzie on się chowa? Tamasz? Szukaj furgonetkę. Podnieś. Co ja zrobiłem? A dlaczego ją podniosłem? Młoda kobieta, obiór wskazuje na sekswurkerkę. Była torturowana i zmarła kilka dni temu. A może... jakoś wodą się do niego dostaniemy. Znajdź cyberpsychopatę na molo. Mogę jakoś tędy? Beskitu nie mogę tu wejść? A nie, jest, dobra. Kurde, coś się dzieje z tymi drabinkami. Co tutaj jest? Notatka topielca. Byłem tak blisko, tysiące skrytych i schowków, wszystko oznaczone nęcącymi znakami zapytania, skarby przemytników, ale w środku zawsze było to samo, połamane grabie, wędki i liny. A więc to gra, okrutna, szalona gra, jeden skarb, tysiące fałszywych skrzyni, jeden as, cała talia, blotek, królowa schowana wśród roju trutniów. Przysięgłem sobie, że go znajdę, choćbym miał umrzeć. Tysiące skrzyni już ze mną, została ostatnia, ale opadam z sił, nie dam rady dalej. Ta obsesja zniszczyła zarówno mój umysł, jak
i ciało. Jedyne, co zostało, to gorzkie łzy frustracji. Jeśli znalazłeś mój list, to kończ moje dzieło. Odszukaj skarb przemytników. Został ostatni znak zapytania po najbardziej wysuniętym na płynie filarem wiaduktu obwodnicy Night City przecinającej kanał między Haywood a Pacyfiku. Błagam, dokończ to, co ja zacząłem.